22 kwietnia 1870 roku urodził się Włodzimierz Lenin. W młodości rozpoczął działalność rewolucyjną, za co został zesłany na Syberię. Po uwolnieniu wyjechał na zachód Europy, gdzie kontynuował działalność polityczną. Został przywódcą i ideologiem skrajnej partii bolszewików. Po wybuchu rewolucji lutowej w 1917 roku przedostał się do Rosji. Tam rozpoczął przygotowania do objęcia władzy. W wyniku przewrotu politycznego, znanego jako Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa, objął władzę w Rosji. Zbudował podstawy systemu totalitarnego. Powołał tajną policję polityczną, Czekę i zbudował obozy koncentracyjne. W wyniku czerwonego terroru śmierć poniosło około 500 000 osób. Wprowadził komunizm wojenny, w wyniku którego zginęło około 6 000 000 osób. Lenin zmarł 24 stycznia 1921 roku. Można go zaliczyć do wielkich zbrodniarzy XX wieku i umieścić w gronie takich osób jak Hitler, Stalin i Pol Pot. Nie znamy pojęcia, mówił tamtego.